Fleszczydł Nowiny, Kasia Korytkowska. Zaczynamy Flesz Tygodnia. 1 września przedstawiciele samorządu miejskiego Wyszkowa uczcili pamięć poległych i bohaterów II wojny światowej. W jej 74. rocznicę przed pomnikiem Gloria Victis przy ulicy Pułtuskiej odbyła się krótka uroczystość, hołd żołnierzom i ofiarom okrutnej i wyniszczającej wojny. 30 sierpnia podczas sesji Rady Gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik, wybrany na wójta gminy, złożył uroczyste ślubowanie. Drodzy Państwo, pozwólcie, że podziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Zabrodzie, tutaj obecnym, jak również nieobecnym, ale myślę, że poprzez media lokalne złożę moje podziękowanie dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, naszej małej ojczyzny w Zabrodzie. Za zaufanie mi w dniu 25 sierpnia, wybierając mnie na wójta. 1 września w Brańszczyku odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Organizatorem imprezy był starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pongowski oraz wójt gminy Brańszczyk Mirosław Pękul. Zaszczyty oraz obowiązki starostów dożynek w tym roku pełnili Hanna i Tadeusz Błońscy. Natomiast gwiazdą tegorocznego Święta Plonów był Krzysztof Kasa Kasowski. Здоров'я, щастя в ваших родинах, добробуту. І нехай в ваших серцях завжди лунає пісня, як в нас тече українська пісня. Також ми вам бажаємо всього-всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Я єстем мачо, кобець м'ялим фрут, і ніч не значить твого серця лютобоєнцнє. Вовець мені не прийдеш. Nim się skończy noc, będziesz moja już, a ja wezmę cię i odejdę. Cóż, przecież wiesz, najbardziej kocham tylko siebie. Siebie! Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho i nie kobiety mi wybaczą. Kto dla ciebie nosi drogę, stopnie paski łączył modne. Kto? No powiedz kto? Kto tu wina wiesz przepisał, jako własny tobie wysłał. Kto? No powiedz kto? 31 sierpnia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik odbył się 10. letni Festiwal Operetkowo-Operowy na Mazowszu Wyszkół 2013. Tego dnia na sali ośrodka rozbrzmiały najpiękniejsze arie, duety i piosenki świata. W okresie wakacji nie wszyscy młodzi ludzie odpoczywali. Podopieczni Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie brali udział w zajęciach egzaminacyjnych w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Zajęcia prowadzone są w formie zbliżonej do egzaminu kwalifikacyjnego w oparciu o procedury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy takie przechodzą zarówno uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz od niedawna technikum, jak i uczestnicy kursów kwalifikacyjnych. Uzyskają po zdaniu egzaminu świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, swoisty paszport zawodowy uznawany w krajach Unii Europejskiej. Centrum zaprasza wszystkich zainteresowanych, panów i panie, niezależnie od poziomu wykształcenia, do uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych w zawodach. Elektryk, monter sieci i urządzeń i instalacji sanitarnych, stolarz i kucharz. Bliższe informacje na stronie lub sekretariacie centrum. 31 sierpnia ze skweru Jana Pawła II w Wyszkowie wyruszył rajd rowerowy Sieczychy 2013. Rajd zorganizowano z okazji 70. rocznicy akcji Taśma Wschodnia i śmierci harcmistrza Tadeusza Zawadzkiego z Ośki. Ponad 200 tysięcy przeszło przez polskie więzienia, ale jednak my nie tracimy ducha. Twierdzę, mam prawo tak twierdzić, że żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Szarych Szaregów są mocarni duchem.
31 sierpnia w Żurominie Bóg Wyszków zmierzył się z tamtejszą Wkrą. 1 września na stadionie miejskim Wosir WKS Rząśnik zmierzył się z drużyną Sokół Serowsk. Pierwszego sierpnia i 1 września w hali Wosir w Wyszkowie rozegrano turniej Lotto o Puchar Górnictwa Wyszkowa. W rywalizacji wzięły udział 4 drużyny. Nasz KS Kamper Wyszków, Energa Pekpol Ostrołęka, AZS Politechnika Warszawa oraz BBTS Bielsko-Biała. Pierwsze miejsce w turnieju Lotto o Puchar Górnictwa Wyszkowa KS Kamper Wyszków! Zapraszamy na Kamper Wyszków, Konrad Borowiecki! Proszę zabrać na obydwu zespołu. Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów. Zapraszam na kolejny turniej Górnictwa, a w październiku na pierwszą ligę W sobotę swoje 10. urodziny obchodził gabinet kosmetyczny Imaż. Z tej okazji właścicielka gabinetu, Katarzyna Nowosielska, przygotowała dla swoich klientek niespodziankę. Spotkanie z panią kosmetolog z firmy Nantes, która zaprezentowała zebranym gamę produktów firmy opartych na nanowodzie, dostępne w gabinecie Imaż już od poniedziałku. Urodziny personelu gabinet oraz klientki uczciły smacznym tortem i lampką szampana. Już 14 września drugi charytatywny maraton zumby w klubie Mozo. Tym razem zatańczymy dla dziewczynki o imieniu Matylda, która potrzebuje operacji serca i dla niej właśnie zbieramy pieniążki na tę operację. A jak wygląda program? Zaczynamy o godzinie 11. Zaczynam od tutaj nowych zajęć zumby, zumba sentao, czyli zumba z krzesłami. Są to zajęcia wytrzymałościowe i siłowe przy muzyce latynoamerykańskiej oczywiście. I te zajęcia będą trwały godzinę, później o godzinie 12 zaczynamy zumba fitness, 2 godzinki i o 14.30 zumba kids, zumba dla dzieci. A w międzyczasie od godziny 11 przed klubem Mozy będzie piknik rodzinny, podczas którego będzie dużo atrakcji dla dzieci, zresztą dla rodziców też. Zapraszamy. Już 14 września. Zapraszam.